Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Trochę tak słabo idzie z tymi odcinkami, bo cały czas czegoś brakuje, czy do WFM-ki, czy do Komara. Udało mi się już troszeczkę części nazbierać. Zaraz wam oczywiście wszystko pokażę. Przyszedł do mnie zapłon, szprychy, obręcze, jeszcze jakieś parę pierdół, także jest się z czym bawić. Osobom, które kupiły moje naklejki, serdecznie dziękuję. Wspomogliście troszeczkę tam mój, że tak powiem, budżet i pomogliście w odbudowie KTM-a. Nie jest to dużo, ale zawsze coś, także dziękuję wam bardzo. Niestety na wypust naklejek będzie trochę opóźniony. Dostaniecie po tym weekendzie, mam nadzieję, że w ten weekend wrzucę ten film. W zamian za to, że musieliście troszeczkę dłużej poczekać, to dorzucę po dodatkowej sztuce wlepki, żebyście nie czuli się poszkodowani, także dziękuję wam serdecznie. Jeżeli jesteś nowy na kanale, to zapraszam cię do zostawienia subskrypcji, możesz zostawić lajka pod tym filmem, no i jakiś komentarz standardowo dla zasięgu. A teraz pokazuję wam, co tutaj się u mnie działo. Ogólnie to mam troszeczkę rozgardiasz w garażu, ale nie jest źle. My robię masę rzeczy naraz i jakoś nie chcę mi się tego sprzątać. No dobra, pokazuję wam, co tutaj mam i co do mnie podchodziło. Na pierwszy odstrzał idzie zapłon od turbo zabytków. Mega sprawa, chłopaki się postarali. Troszeczkę musiałem na niego poczekać, bo ten zapłon był troszeczkę dopracowywany. Opłacało się, bo wykonanie tego wszystkiego jest super. W standardzie zawsze dostajemy taką instrukcję, to jest wszystko opisane, co i jak i tak dalej, i tak dalej. I tak, tutaj mamy tak, koło magnesowe. Ja już to sobie odpakowywałem oczywiście, bo tam jeszcze było parę innych pierdów. Mamy koło magnesowe, które mamy tutaj. Pod spodem jest cewka, zaraz wam ją pokażę. Cewka, co ja gadam, stator. Tutaj mamy moduł. Chłopaki wszystko to ładnie popakowali, żeby nie było lipy. Wiadomo, kurierzy lubią robić różne dziwne rzeczy z paczkami. I czasami okazuje się, że coś jest z nimi nie tak. Cewka, praktycznie to samo co w WSC. I regulator napięcia. A tutaj mam jeszcze śrubki, widzę podkładka pod koło magnesowe. I to chyba śruby do przykręcenia statora. No, także tak to wygląda. Tutaj proszę bardzo, jeszcze zdejmę wam koło magnesowe. Tak to wygląda pod spodem. Jest bajeczka. Super to wyszło. S38 będzie hulać na takim zapłoniku. No nie będzie problemu z ustawianiem tego. Dla mnie platynki to zawsze była czarna magia. Zapłon na razie zostawiamy. Ogólnie napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście jakąś małą promocję, jakiś kod promocyjny albo coś w tym stylu na zapłony. Dajcie znać, coś pokombinujemy z chłopakami z turbo. Może uda mi się coś wynegocjować ciekawego dla was. Także dajcie znać w komentarzach. Taki zapłon skróci wasze cierpienia. No i stylowo pudełeczko, cyk, ładnie zamknięte. Odkładamy. A tutaj mamy piasty. Numer 1 i numer 2. Muszę ogólnie wrzucić do nich łożyska. Na początku z łożyskami miałem dosyć duży problem. Tutaj już są docelowe łożyska, których użyjemy, czyli 6201. A tutaj są łożyska, które mi się porypały po prostu, czyli 6200. Oczywiście kryte plastikiem, żeby nie było lipy, żeby się nie syfiły od środka. Dlaczego 6200 nie pasowało? Ano dlatego, że wymiar wewnętrzny tutaj, o właśnie, tu, to jest 32 mm. O, wyostrz. To są 32 mm, a łożysko 6200 ma 30 mm. Ja tego nie zmierzyłem na początku i po prostu musiałem kupić nowe łożyska, które mają 32. Wiadomo, tutaj wiadomo, zawsze coś tam suwmiarka zaniża czy coś, ona zawsze jest jakaś tam granica błędu. Ale kupiłem takie jak powinny być i wszystko już powinno pasować. Zaraz sobie wbijemy cztery takie łożyska i będziemy mogli zabrać się za prychowanie, a potem pobawię się stentrowanie. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Ja tutaj żaden specjalista od tego szprychowania nie jestem. Także różne dziwne rzeczy mogą się tutaj dziać. Ale mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie tak, jak być powinno. Oryginalnie były wianki, ale wianki no to już trochę stara konstrukcja, no i lepiej chyba zainwestować w łożyska, zamienić na łożyska i wrzucić łożyska. Trzy razy łożyska, trzy razy tak. Łośka ma 12 mm, także będzie idealnie pasowała w te łożyska. Tutaj środek tych 32 mają też około 12, także powinno się wszystko ładnie zgrać. No to co, biorę łożyska, wrzucamy je tutaj i lecimy do domu szprychować. No i dobra, łożyska mam wrzucone. Co prawda do środka będę musiał wrzucić tulejki,
żeby wiadomo, jak przy ściskaniu koła, żeby te wewnętrzne bieżnie nie ściskały się do środka, ale to już jest tam pikuś, potem się po prostu wyjmie jedno łożysko, dopasuje się wszystko, co i jak ma być. No i zamontuje się po prostu taką tulejkę, to tam tak naprawdę nie jest duży problem. Teraz póki co do naszprychowania jest gitara. No i dobra, znajduję się u mnie w pokoju. Mam tutaj dla was teraz dwie kolejne rzeczy, które do mnie doszły. Na początek coś, z czego się mega cieszę i za co pewnej firmie dziękuję. Jest to firma Maxef, która pomogła mi dorobić super jakościowe szprychy do mojego komarka. Szprychy wyglądają tak. Tutaj są dwa pakieciki, naprzód i tył. Są to szprychy nierdzewne. Niektórzy mówią, że pękają. Według mnie to są po prostu gadane głupoty, które nie mają pokrycia z rzeczywistością. Wiadomo, każda szprycha, którą się za mocno naciągnie albo które będą poprzeciągane, wszystkie popękają. Czy to ze zwykłej stali, czy nierdzewne. Tutaj według mnie jakość wykonania super. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Nie ma żadnych zadziorów, to nie są chińskie szprychy za 15 zł. Te tutaj mega polecam, naprawdę jakość wykonania superancka. Firmę polecił mi jeden z użytkowników, który po prostu takich kompletów szprych zamontował z 10 albo 15 do swoich MZ-ek. Pozdro, Rob. I dziękuję za podpowiedź, skąd wziąć taki dobry temat. Dobra, została jeszcze jedna rzecz, a mianowicie obręcze. Są to obręcze chromowane, nie pamiętam dokładnie tej firmy, są one z Jack Motors. Dużo osób mi je polecało, widać, że to wykonanie to nie jest byle co, to nie jest taka typowa chińska, chamska obręcz. Zaraz je ogólnie rozpakuję. Na początku myślałem, że to jest aluminium, ale ta folia po prostu tak wygląda. A druga rzecz to po prostu przyszły w opakowaniach po obręczach aluminiowych. Dosyć dużo osób te obręcze używa i tam zachwalają je, także nie opłacało mi się żadnych oryginalnych chromować, bo chromowanie to jednak długo się czeka i w sumie efekt ten sam, a może czasami gorszy, bo wiadomo, obręcze to jest rzecz, która bardzo mocno zostaje przy motocyklu czy tam przy motorowerze, ze względu na to, że jak ktoś najedzie na krawężnik, kamień, cokolwiek, to te szprychy dostają po dupie i potem obręcze dostają po dupie i potem są pokrzywione gdzieś tam, no dużo różnych historii się z nimi dzieje. Dobra, ja to sobie wszystko zaraz rozpakuję i będziemy przechodzili do zaplatania tego. Tutaj będzie trochę roboty, także ustawię wam zaraz timelapsa. No więc tak, pierwsze koło udało się wycentrować, troszeczkę miałem z tym problemów. Na początku zacząłem zaplatać koło i kurde, tak się zastanawiam, o co tu chodzi? 2 cm szprychy mam za długie. A to się okazało, że ja po prostu źle zacząłem zaplatać. Nie skumałem tego za bardzo, bo to koło, które tutaj widzicie, to jest drugie koło, które tak naprawdę robię w życiu i nie mam jakiegoś z tym dużego doświadczenia, no i tutaj za bardzo nie chciało mi to wyjść, ale usiadłem potem jeszcze raz na spokojnie, no i udało się to zapleść. Teraz jest gitara, bicia nie ma praktycznie w ogóle, jest delikatny taki garbek tutaj na tym, zaraz wam to pokażę. Jest tutaj delikatny garb w miejscu spawu, ale to jest chyba standard w tych wszystkich felgach spawanych, a tak to poza tym powinno być ok. Jak na pierwszy raz, na pierwsze centrowanie, to nie jest według mnie źle. Myślę, że jak kolejne koła będę robił, no to będzie po prostu to doświadczenie będzie coraz lepsze i będzie to szybciej o wiele szło, bo z tym to się męczyłem ze 2 godzinki. Ze 2-3 godziny musiałem się z tym pobawić, skumać mniej więcej o co chodzi, ale jakoś wyszło i według mnie nie jest źle. Teraz tak, bierzemy drugi komplet szprych. Drugą piastę, obręcz, zaplatamy to, może jeszcze uda się dzisiaj to zapleść i wycentrować. Jeżeli by tak było, no to poszedłbym je założyć, co prawda jedna ośka mi nie trybi, ale to tam nie będzie większego problemu, żeby chociaż złożyć tam do miniaturki i zobaczyć, jak ten komar będzie wyglądał z nowymi kołami, oponami i tak dalej. Dobra, odpalam wam kolejnego timelapsa, nie chcę was tutaj zanudzać, bo ja też nie chcę za bardzo tłumaczyć co i jak tutaj centrować. Także odpalam kolejnego timelapsa. No i lecimy z kolejnym kołem. Nie ma co tutaj za bardzo się rozwodzić nad tym wszystkim. Także zapraszam. Paranoia, so I keep it by my belt. Lose sleep, I know this won't be no help.
Nah, no contest. S on my chest. Whole squad gon' flex. Yeah, you know that set. They had mentioned competition. I'm here like, what's that? Heard your last two tracks. You're not eating all that. Pocket swole on me. Since 15, haters been trying to roll on me. Move smarter, no drama, you know, homie. No i drugie koło już też mamy zaplecione, wycentrowane. Jakoś to tam wygląda, nie jest źle. Jakieś tam małe poprawki jeszcze będę musiał zrobić, ale tak naprawdę można powiedzieć, że koło jest gotowe. Gdyby nie te nowe szprychy i gdyby nie te nowe obręcze, no to kurde miałbym tutaj duży problem, bo wiadomo jak to jest, jak się robi coś na starym sprzęcie. Także poprawię sobie to, a chyba już jutro, bo już jest dosyć późno, wrzucimy sobie na to oponki. A jak będziemy mieć oponki, no to oczywiście wrzuci się to wszystko na komarka, żeby już ładnie tam czekało. W sumie to się kurczę nie mogę doczekać, aż założę to i ten komar w końcu stanie na koła, bo stoi tam taki oparty o szafę i kurczę denerwuje mnie tam trochę. Będę musiał tam zrobić porządeczek w garażu. Dobra, jest gitara. Widzimy się jutro w garażyku. Obręcze, opony, tutaj dętki, fartuchy już mam przygotowane. Zaraz wszystko założę i wam to pokażę. Nie wiem, czy o tym mówiłem wcześniej, ale opony to Avina, tak samo jak dętki. Myślę, że tutaj do komarka to nie ma co przesadzać, kurde, z jakąś super drogą oponą. To i tak nie będzie się rozpędzało do cholera wie jakiej prędkości, także taka Avina w zupełności tutaj wystarczy. Nie trzeba będzie to kombinować z jakimiś lepszymi towarami. Dobra, zaraz się widzimy, jak będę miał wszystko złożone. No i dobra, koła mamy złożone. Szczerze mówiąc to łatwo poszło z tymi oponami, bo one są dosyć miękkie i łatwo się je zakładało, praktycznie nie musiałem używać rąk. Już nie musiałem używać rąk, co ja pierdzielę. Nie musiałem używać łyżki, łyżkę użyłem tylko raz przy dociąganiu, już po prostu jak dętkę miałem włożoną. Także na luzaczku to wszystko weszło. Napompowałem, chyba dałem 1,3, 1,4 bara. Nie wiem, zobaczę jak się na tym będzie jeździło, możecie też napisać na jakich tutaj wartościach jeździcie. Ale myślę, że te 1,5 bara czy tam 1,3, 1,4 powinno styknąć. Tutaj nie ma co szaleć z większymi wartościami. Ona jest teraz już, wydaje mi się, że w miarę okej, jak coś to się dopompuje, jak coś to się popuści trochę tego powietrza. Talku dałem dosyć dużo do tych dętek, wiadomo, tam musi być delikatny poślizg, bo one nie miały talku, te dętki na sobie, także teraz nic nie zostało jak wziąć kółka i założyć do ramy. Trzymajcie się ramy, to się nie posramy. Kierownica czeka na założenie. Będę musiał sobie założyć jeden amortyzator, żeby to tutaj się wszystko ładnie trzymało, bo jeszcze nie zrobiłem tych amortyzatorów. Powinienem je ogarnąć, złożyć, tam ładnie wyczyścić i przeszlifować ewentualnie. Więc na razie wezmę ten i go po prostu założę. Tylko po to, żeby jeden z wahaczy się trzymał. Dobra, więc tak, najpierw amorek, potem kierownica, a na końcu koła. I was lost, didn't know me. Introduced myself to codeine. 6 months was a dope fiend. Philly didn't even know things. There was a low me. Swear to God, it was a old me. Anything you ever told me. Anything you ever showed me. I forgot it. Caused me drama. I used to stay on one. Now I changed on them. The highest highs with the lowest lows. That's life these days. Bro chained up, he on lockdown. Phone call three ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way up to the top now. That's on me, eh. Hit the highest highs with the lowest lows. That's life these days. No i dobra, proszę państwa, tak to się prezentuje. Szczerze mówiąc, teraz to nie wygląda tak spoko, bo jest dużo pomarańczowego. Ale według mnie, jak przyjdą jeszcze sobie osłony na silnik i przyjdą tutaj pokrywy, w sensie narzędziówki, to będzie wyglądało to wszystko troszeczkę inaczej. Cicho bądź! Także z tym wszystkie te kolorki powinny się zrównoważyć, ale wydaje mi się, że już jest dosyć spoko. Wiadomo, przyjdzie jeszcze silnik i tam inne pierdoły, lampa, to wszystko się wyrówna.
ale według mnie wygląda to dosyć spoko już. Będę musiał tego potwora wprowadzić do garażu, już stoi na własnych kołach, miałem okazję nawet chwilę się nim przeturlać, ale nie chcę za bardzo na niego siadać, bo wiadomo, to jest jeszcze nie wszystko nieposkręcane za bardzo. Jeszcze ogólnie mam problem z tymi, łożyskami tutaj z przodu. Ośka, ta, którą mam założoną, ma 10 mm, a łożyska są na 12 mm. Muszę coś wymyślić, żeby te łożyska dopasować do ośki. Myślę nad jakąś tulejką po prostu z jednej i z drugiej strony i według mnie będzie to grało idealnie. Chyba że wy macie jakieś inne pomysły, bo łożysk takich jak powinny być tutaj po prostu nie ma za bardzo na rynku. Ja ich nigdzie nie znalazłem. Z tyłu nie ma problemu, bo z tyłu jest ośka 12 mm, więc tam wszystko pasuje pod to łożysko, a tutaj nie za bardzo. No więc dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Trochę tutaj podziałaliśmy, jeszcze troszeczkę rzeczy trzeba porobić, bębny trzeba złożyć, sprężyny różne pokupować, okładziny do hamulców, jest masa rzeczy do roboty jeszcze. Myślę, że z ramą na razie nie będę się chyba bawił i zajmę się silnikiem, bo tam jest dosyć dużo roboty, którą po prostu trzeba ogarnąć i zacząć składać ten silnik. Jeszcze muszę skrzynię zorganizować całą, także roboty trochę jest. No i przy WFM-ce jeszcze muszę zanitować błotniki, także roboty full. No to co, jeżeli odcinek wam się spodobał, no to lajkacza w górę możecie zostawić. Możecie kliknąć ten czerwony przycisk na dole, żeby zrobił się szary. A także wbić na nasze Facebooki, Instagramy i inne pierdoły. To by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia do następnego odcinka. Siemano. Brownstone buildings with the kids on the porch.